Szczęść Boże, witam serdecznie na kolejnym nabożeństwie majowym. Moi drodzy, pielgrzymujemy po polskich sanktuariach maryjnych. Dzisiaj udamy się do diecezji sandomierskiej, do Tarnobrzega, aby tam pokłonić się Matce Najświętszej. Zatem serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy. Chwalcie łąki umajone, góry, doliny zielone. Chwalcie cieniste gaiki, źródła i kręte strumyki. Chwalcie cieniste gaiki, źródła i kręte strumyki. W XVII wieku właściciele terenów w Kotlinie Sandomierskiej, rodzina Tarnowskich, osiedli w Dzikowie i tam wybudowali kościół oraz klasztor dominikanów. Dziś te tereny to miasto Tarnobrzeg z kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i obrazem różańcowej Matki Bożej Dzikowskiej. Cudowny obraz umieszczony w głównym ołtarzu przedstawia świętą rodzinę uciekającą do Egiptu. Koronacja obrazu odbyła się 8 września 1904 roku. Moi drodzy, święta rodzina, która ucieka do Egiptu. Co ukazuje ta scena? Ta scena pokazuje, że święta rodzina, chociaż była wybrana, chociaż otrzymała w darze od Boga Ojca Pana Jezusa, Matka Najświętsza była szczególnie wybrana i obdarowana, tak samo święty Józef, ale ta rodzina nie żyła w sielance, nie żyła w jakiejś iluzji czy w zamkniętej bańce, pozbawionej, odciętej od problemów. Nie. Oni przeżywali realne, codzienne problemy, a ta ucieczka do Egiptu była związana z czymś strasznym, okropnym, z zagrożeniem życia Pana Jezusa, ich dzieciątka, prawda? Dziecka Matki Najświętszej. Zatem widzimy, jaki nawet nie tyle stres, co horror przeżywała ta rodzina. Ogromne niebezpieczeństwo. Ale Pan Bóg czuwał nad nimi. Pan Bóg był z nimi. W Jezusie Chrystusie. Ale też Pan Bóg w swojej świętej opatrzności, cała Trójca Święta, prowadziła, kierowała Matką Najświętszą i świętym Józefem. I jeżeli Ty, Twoja rodzina przeżywa trudności, to pamiętaj, że Pan Bóg pragnie Ciebie przez te trudności przeprowadzić. Zaufaj Mu, a niech wstawiennictwo Matki Najświętszej i świętego Józefa towarzyszy Tobie i Twoim najbliższym. Teraz zachęcam do tego, aby pisać w komentarzach intencje, w których zostanie ofiarowana modlitwa litanii. Kyrie eleison, Chryste eleison, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Syn Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad Pannami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, Matko Kościoła, módl się za nami.
Matko miłosierdzia, módl się za nami. Matko łaski Bożej, módl się za nami. Matko nadziei, módl się za nami. Matko nieskalana, módl się za nami. Matko najczystsza, módl się za nami. Matko dziewicza, módl się za nami. Matko nienaruszona, módl się za nami. Matko najmilsza, módl się za nami. Matko przedziwna, módl się za nami. Matko dobrej rady, módl się za nami. Matko Stworzyciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, módl się za nami. Panno roztropna, módl się za nami. Panno czcigodna, módl się za nami. Panno wsławiona, módl się za nami. Panno można, módl się za nami. Panno łaskawa, módl się za nami. Panno wierna, módl się za nami. Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami. Stolico mądrości, módl się za nami. Przyczyno naszej radości, módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Przybytku chwalebny, módl się za nami. Przybytku sławny pobożności, módl się za nami. Różo duchowna, módl się za nami. Wieżo Dawidowa, wieżo z kości słoniowej, módl się za nami. Domie złoty, módl się za nami. Arko przymierza, módl się za nami. Bramo niebieska, módl się za nami. Gwiazdo zaranna, módl się za nami. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Ucieczko grzesznych, módl się za nami. Pociecho migrantów, módl się za nami. Pocieszycielko strapionych, módl się za nami. Wspomożenie wiernych, módl się za nami. Królowo aniołów, Królowo patriarchów, módl się za nami. Królowo proroków, módl się za nami. Królowo apostołów, módl się za nami. Królowo męczenników, módl się za nami. Królowo wyznawców, módl się za nami. Królowo dziewic, módl się za nami. Królowo wszystkich świętych, módl się za nami. Królowo bez mazy pierworodnej poczęta, módl się za nami. Królowo w niebo wzięta, módl się za nami. Królowo różańca świętego, módl się za nami. Królowo rodzin, módl się za nami. Królowo pokoju, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam sługom swoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Moi drodzy, bardzo dziękuję za dzisiejszą podróż do miasta Tarnobrzeg. Jutro kolejne sanktuarium z wizerunkiem Matki Najświętszej, dlatego serdecznie zapraszam i zachęcam do tego pielgrzymowania innych, nowe osoby. Możecie podesłać tę majówkę i zaprosić do tego trwania w naszej wspólnej drodze maryjnej. Błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do zobaczenia. Do jutra. Gdy klęczę przed Tobą, modlę się i składam hołd. Weź ten dzień, uczyń go Twym i we mnie miłość wznieć. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.